To już doświadczony skoczek, mimo młodego wieku. On już startował w zawodach Pucharu Świata, startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, ale poczekajmy. Adrian Schuller, 105,5 metra w pierwszej serii. Drugi po pierwszym skoku. Jak będzie teraz? Ładnie położony, daleko, pięknie, ale nie tak daleko jak Władimir Zografski. Władimir Zografski 104, Adrian Schuller 101. No i oczywiście teraz noty od sędziów, przypomnę, 1 metr to 2 punkty, 3 metry dalej skoczył Zografski, a więc przewagę w odległości będzie miał 6 punktów. No i teraz jeszcze tylko noty za styl. Kogo wyżej ocenili sędziowie? Czy Adriana Schullera, reprezentanta Szwajcarii, czy też Władimira Zografskiego z Bułgarii? Nie jest zadowolony Adrian Schuller ze swojego skoku. 105,5 to robiło wrażenie.